Skończył się sezon urlopowy, rodzice wrócili do pracy, a dzieci do szkół i przedszkoli. Pełne ręce roboty mają również opiekunki maluchów, które od niedawna mają większe możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia. Wszystko za sprawą ustawy, dzięki której to państwo zapłaci składki za ubezpieczenie społeczne niani. W regionie wałbrzyskim z tego rozwiązania skorzystało na razie blisko 140 osób. Nianie pracowały i pracują w dalszym ciągu, tylko że do tej pory pracowały nielegalnie w szarej strefie. W tej chwili mogą to robić legalnie w oparciu o umowę o pracę, razem z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne, a to odprowadzenie składek uprawnia je do pobierania świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taką nianią może być każdy bez względu na wiek, mogą to być osoby młode, mogą to być osoby starsze, nie ma żadnego znaczenia. Rodzice, którzy chcieliby zatrudnić opiekunkę, powinni zawrzeć tak zwaną umowę uaktywniającą, określającą czas, miejsce, obowiązki i wysokość wynagrodzenia niani. Zatrudniający pobrać musi również niezbędne dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określającego jako płatnika składek, a opiekunkę jako ubezpieczoną. Od niedawna, od czerwca tego roku jest to jeszcze łatwiejsze, dlatego że wszystkie formalności rodzice chcący zatrudnić legalnie nianie mogą załatwić przez internet. Umożliwia to platforma usług elektronicznych ZUS oraz jej najważniejsza część, czyli nowy portal informacyjny. Co najważniejsze jednak, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pokryje sam ZUS z budżetu państwa. Jedyny warunek to nieprzekroczenie płacy minimalnej, która obecnie wynosi 1386 zł brutto. Jeżeli wynagrodzenie to będzie większe, to zatrudniający pokryje składki od kwoty, o którą pensja przekracza minimalne wynagrodzenie. Rodzice, którzy będą mieli jakiekolwiek problemy ze zgłoszeniem czy rozliczeniem składek za nianią, mogą zwrócić się do pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić niezbędne formularze. Więcej informacji można znaleźć również na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.